Struda kojarzy mi się z wakacjami, bo przyjeżdżamy w te regiony od kiedy byłam dzieckiem. No ale też kręciliśmy tutaj wszystkie części rozlewiska, więc trochę kojarzy mi się z wakacjami, a to trochę też z pracą, ale bardzo przyjemną. Czuję lekki dysonans, nie ukrywam. Czuję się, jakbym przyjechała na jeden dzień wakacji. Na szczęście moja praca to jest moje hobby, moja pasja i mam ogromną przyjemność po prostu występować na scenie i łączyć właśnie pasję z zawodem. Szukaliśmy jako samorząd województwa takiej właśnie charakterystycznej uroczystości, imprezy, festiwalu, który by mówił o regionie, mówił o kulturze w regionie, ale też mówił o takich kwestiach jak muzyka filmowa, która jest elementem, myślę, do zapoznania dla wszystkich bardzo powszechnym. Od początku stawiamy sobie za cel, by edukować, wychowywać, kształcić nowe pokolenia twórców i przywiązywać ich do festiwalu. Od wielu, wielu lat współpracujemy z Fundacją Sławka Idziaka. W tym roku uczymy młodych ludzi, jak tworzyć teledyski z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale też w tym roku podczas festiwalu zorganizowaliśmy pokaz filmu dokumentalnego poświęconego naszej jednej z gwiazd, czyli Stanisławowi Serewiczowi, i było to spotkanie również z Jackiem Pałasińskim, który napisał książkę o Staszku. Pisał dla największych, pracował z Jerzym Skolimowskim, pisał muzykę do filmów z John Collins, komponował piosenki dla Diane Keaton i Marianne Faithfull. Edyta Górniak z jego piosenką zdobyła drugie miejsce w konkursie Eurowizji. Panie, panowie, przed państwem Stanisław Serewicz. Brawo, witamy serdecznie mistrza. Pozwoli mi, że wręczę nagrodę festiwalową Feliksa, a jest to nagroda związana z patronem Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Proszę przyjąć to z podziękowaniem za wielką pracę, wielki talent, wielką twórczość. Jesteśmy dumni, że możemy ją wręczyć na naszym festiwalu. Stanisław Serewicz. Czułem się lokalsem. Jest to naprawdę zaszczyt, że przyznano mi tę nagrodę. Cieszę się bardzo. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak to komu wychodzi. To też jest taki festiwal, który bardzo chętnie korzysta z gwiazd, które są magnesem, że tutaj ludzie właśnie przyjeżdżają, ale również jesteśmy takim festiwalem, który te gwiazdy wyszukuje i odkrywa na nowo. No, przykładem faktycznie tu jest Stanisław Serewicz, który tak naprawdę, można by powiedzieć, całe życie pokazał, jakim wielkim artystą jest i jak wielkie rzeczy stworzył. A jednak w tej branży, jeżeli nie jest się ciągle na pierwszych stronach gazet, to bardzo szybko się zapomina o osobach, które stworzyły największe przeboje, które wszyscy znają, które wszyscy kochają. Jak tylko pierwszy incipit się powie z takiego przeboju, to każdy mówi wow, ale nie wiedziałem, że to Stanisław Serewicz zrobił. I to właśnie są takie odkrycia, które na tym festiwalu się zdarzają. Mam nadzieję, będą się zdarzać przez następne 7 lat, bo takie mamy plany, żeby faktycznie ten festiwal rósł w siłę i żeby cieszył wszystkie pokolenia. Mam tę przyjemność, że będę dzisiaj śpiewała ten główny motyw z rozlewiska, który myślę, że każdy miłośnik tego serialu pamięta. Do melodii został napisany tekst, który dzisiaj będę premierowo wykonywać, więc bardzo się cieszę, że mogę w takiej formie widzom przypomnieć tę muzykę. Więc czemu ten bezgłośny skowyt dwojga naszych serc i ten nadrzędnie neurotyczny tętent palców stołu blad?
Nie ukrywam, że jest to zawsze wyzwanie też po takich wielkich, jednak pamiętnych wykonaniach, jak właśnie wielki artystki Edyty Górniak na Eurowizji. Ale uważam, że utwory też, przede wszystkim kompozytor pisze utwory po to, żeby żyły. I każda interpretacja jest osobista, indywidualna i mam nadzieję, że tak też zostanie ona odebrana dzisiaj wieczorem. Obserwuję przez lata, jak Ostróda się zmienia i jakie to się robi piękne miasto, bardzo atrakcyjne, myślę, dla osób, które tutaj przyjeżdżają, nie tylko ze względu na piękne okoliczności przyrody, ale właśnie też na różne wydarzenia kulturalne, które tu mają miejsce. Fajnie, że to miasto ściąga coraz więcej gości.